No, myślałem, że według tamtego pojedziemy dzisiaj. To chyba nie jest. Jak kierowniczka zaskoczy, to tak pojedziemy. A, rozumiem, rozumiem. Maszynista z takiej odległości to mnie nie słyszy. Maszynista żgówy przed emeryturą. Ojej, no ale i tak wszystko widać, nie? Bo tu jest ekran i tu jest ekran. O. I pan nadaje coś czasem, czy nie za bardzo? Nie, do kogo tu mu goda? O, nie wiadomo. No sam tu goda. Aha, a tu czasem coś będą powiedzieć? Tam coś powiedzą na pewno. O pogodzie nie będzie mowy. Musimy radio włączyć. Aha, rozumiem, no. Fajnie. Elektroniki tu mają trochę. No. Trzeba jeszcze wolno na początku, nie? A pan kiedyś jeździł też jeszcze na parowozach? Nie. To już nie, ale spalinówki to tak, nie? Spalinowy tak. To przyjeżdżamy na ASO. Po lewej te tory, dokąd idą? Do Leśna. To jest do Leśna, czyli my teraz mamy już od początku jak gdyby wybór. Dobrze. No jedynie, że akurat tam wisi ten... No na drugą stronę nie przełożę, bo nie, to chodzi. Nie, właśnie wiem, on ma swoją pozycję i koniec, nie? No, no.
dobrze. Widzimy, widzimy wszystko. Tak jak pan chyba, nie? No ja przez wycieraczkę nie patrzę. No, ma pan lepiej. A pan długo już na tym właśnie szlaku jeździ? O, jak to. Latami, tak? A przed tymi jednostkami specy, to, czym tutaj się jeździło? ASU. A no... SP później ASU, nie? No. To samo, niby tylko przerobione z tego kotła parowego na elektryczną. No, no, no. No ale niby jeszcze troszkę polepszyli. Bo teraz rozpisali chyba tam jakieś tam naprawy, nie? Że znowu pewna partia ma być zmieniona. Są rzeczywiście tutaj miejsca, gdzie widać, że trzeba naprawić tam, czy remontować te tory, bo na końcu ma być lepsza prędkość, co? Muszą szybciej jeździć, to muszą zrobić, nie? Aha. No bo tak, no, teoretycznie mamy możliwość na 120, a tu jest pan przy połowie, nie? Mniej więcej. Thank you.